Witaj. Niebawem 250 000 kliknięć na moim blogu. 250 000 razy logowaliście się na stronie mojego bloga. Niemal 10 000 kliknięć na stronie wideobloga. To wielkie święto. To święto oznacza, że wspólnie razem tworzymy w internecie przestrzeń świata, do którego inni chcą przynależeć. Świata spotkania, rozmowy, dyskursu, czyli wymiany idei. Świata, w którym istnieje przyjaźń, porozumienie, wymiana wartości. Jak w wielkiej buddyjskiej mantrze Om Mani Padme Hum. Niech będzie błogosławiony klejnot w kwiecie lotosu. Jeden z mistrzów przetłumaczył mi tę mantrę w taki oto sposób. To Ty jesteś skarbem. To Ty jesteś największym klejnotem, który jest w centrum wszechświata, bo poprzez swoje myśli i uczynki kształtuje swój wszechświat. Płatki kwiata lotosu otaczają Ciebie, jak ludzie, zdarzenia. Reagujesz ze światem, interferujesz z otoczeniem. I to, jaki jesteś, jak myślisz, w jaki sposób działasz, powoduje, że inni zarażają się od Ciebie pozytywną energią. Kiedy masz w sobie pokój, kiedy masz w sobie wewnętrzną radość, wokół Ciebie rozkwita 1000 kwiatów. Okazuje się, że w infosferze w taki sposób także możemy działać. Możemy tworzyć świat, do którego inni chcą przynależeć. Od pewnego czasu też zwiększyłem swoją działalność na Twitterze, więc zapraszam do różnych miejsc, gdzie możemy się spotykać i wymieniać opiniami. A z okazji 250 000 kliknięcia zapraszam do konkursu. Konkurs jest dość prosty, a mianowicie co łączy główną postać tej powieści, Wszystkie kobiety Don Juana, Piotra Gluka, mnie, czyli jej autora, i naszego ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego. Przysyłajcie odpowiedzi na stronie kontaktu albo w komentarzach. Spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, rozlosuję 5 różnych moich książek do wyboru, do koloru. Zapraszam do wspólnej zabawy i zapraszam do kolejnych kliknięć w infosferze.